Państwa, który koniec czerwca, fajnie jest, działka o poranku. Tak to wygląda, cukinia puściła, pomidory, papryka już widzę też. Kwiatki są tam, już są pomidory, ogórki, tam pomidory, borówka, tak bardziej dla zabawy. Bawimy się. Trzeba podlać pod folią. Powiem Wam szczerze, że ten rok dał mi popalić, jeszcze się nie skończył, ale no nie było jakoś tak, nie wiadomo jak. No ale takie jest życie, proszę Państwa. Człowiek sukces musi walczyć cały czas. A to już róże Alicji. Proszę Państwa, czy to może się podobać? Ta róża rozkwita, pokazuje klasę, pokazuje styl i mówi cieszmy się razem. Mam różne kolory, różne kształty, jestem delikatna, ale też cudowna. Często na trasie możemy zastanowić się, czy nie owalić czegoś dobrego. Mieszkałem właśnie nad nim kilka lat. Wiem, jak smakuje, czy jest dobry, jest boski. Kłania się nisko, pokazuje klasę, a to już u przyjaciół. Trzy pizze. Bawimy się na bogato, bawimy się ostro. Browar też musi wejść, jakby nie mógł. A szklanka przypominająca czasy Skandynawii. Z wybrzuszeniem może być też płaska. Bawiliśmy się na całego, wtedy była inna młodość. Na mrozie, na słońcu, na wodzie, na ostrych zagrywkach. Często na krawędzi, myślę, że z większym szaleństwem, z większą, mimo wszystko, wolnością. Pesto zielone, rok 2000, wrzesień, październik, wchodzi do gry. Tutaj wracamy znowu. Oleandry na działce, ale też liść laurowe. No i po raz kolejny nasze piękne róże Alicji znowu się pokazują, rozkwitają, wachlują, mówią, jestem piękna, to jest mój pączek, to jestem ja. Bawmy się, pokażmy cudowne lato już na swoim szczycie, bo czerwiec to szczyt lata. Później będzie tylko chłodniej i ciemniej, ale walczymy, cieszymy się każdą chwilą big time. Godzina 10, może 20, zabiera Cię do studni w Palermo, lata 80. Od kiedy byłem dzieckiem, widziałem te filmy, marzyłem we snach. Do powrotu do Palermo. I teraz właśnie po wielu, wielu, wielu latach w końcu wracam do swojej ziemi. Milce, krapie, pane, to jest to, co jest tylko w Palermo, nigdzie indziej. Ale jak się czujesz w Palermo? Jest super. Super, nie? Palermo żyje. Milion mieszkańców plus drugie tyle turystów. A to patrzcie, włoskie piwko. Kto pije piwko? Kanapka ze śledzią za 3 euro, naładowana na bogato, do tego browary, bo tłoczą tutaj na maksa browary 06 Moretti, inne smakołyki, w tańcu się nie ceregielą, inne życie, inna szybkość, dbanie o swoje street food, pociągnięty do najwyższej jakości.